Witajcie na kanale Outrider. Dzisiaj chciałem omówić Wam taki oto plecaczek. Plecak Surplus, to jest niemiecka firma. Tomek chodzi z V-Sportem, z Parołem. Ja akurat wybrałem sobie ten plecak, ponieważ no, dla mnie on jest najzwyczajniej w świecie wygodniejszy. Każdy lubi to, co lubi. Ten Surplus to jest wersja 55-litrowa. Czarny, uszyty z kordury, bodajże 500, impregnowany, podgumowany od środka. Plecak może nie wygląda na duży, ale rzeczywiście jest pojemny i to nawet bardzo pojemny. Jak widzicie, ja go doposażyłem dwoma ładownicami. Tu mam ładownicę na butelkę do picia i oczywiście firmóweczka Outrider. A z tej strony mam dopięty organizer, który uszył mi Adam. O tym organizerze była już mowa na innym naszym filmie. Firmóweczka też jest. Tak, tak jest, firmóweczka też jest. Organizerek polecam. Ale wracając. Przy okazji, przepraszam, dziękujemy Monika za ładne firmóweczki. Tak jest. Wracając do plecaka. Plecak ma trzy kieszenie, z czego jedna największa. Już ją tu pokażemy. Otwiera się plecak bardzo fajnie, bo tak jak walicha, jak walizka, i jest dosyć pojemny. Ja tu mam wsadzoną akurat karimatę Bundeswehry. Celowo go wypróżniłem, bo tam nieważne kto co w plecaku nosi, bo każdy nosi to co chce, gdzie tam chodzi. Chciałem tylko pokazać, jak to jest pojemne. Idealnie wchodzi ta karimata do niego, dodatkowo go usztywniając. Tu można zapakować naprawdę, o jak się to rozciągnie. Mnóstwo rzeczy. Ja tu noszę kuchenkę, noszę cały sprzęt, jak chodzimy w teren. Ta kieszeń jest największą kieszenią. Ona wedle opisu ma w granicach 30-35 litrów się tutaj mieści. Plecak posiada oprócz tego dwie kieszenie. Z przodu u góry mniejsza kieszeń. Są taśmy na mole i dolna większa kieszeń. Również taśmamy na mole. No, można założyć na przykład latarkę, bardzo fajnie zapięta, nie odpadnie. Jak również tu na dole można go doposażyć różnymi innymi rzeczami. Przechodzimy na tył. Plecak posiada bardzo wygodne szelki. Również są deringi, żeby coś sobie dopiąć. Szelki posiadają szybko zrzuty, więc bardzo łatwo i wygodnie się go ściąga. Jest pas piersiowy, dosyć wąski, ale jest. Natomiast jest bardzo szeroki pas biodrowy. To jest w granicach 4 cm. Gdy się to wszystko pospina na sobie, plecak się nie telepie, nic się nie trzęsie. Bardzo dobrze się go nosi, jest bardzo wygodny. Na ten pas możemy sobie dołożyć jeszcze co tam chcemy. Na przykład nóż, apteczkę. Tomek akurat chodzi z apteczką V-Sportu, o której będzie mowa na innym filmie. To wszystko na ten pas sobie można założyć lub gdzieś tam po bokach plecaka, jak sobie życzycie. Lub przypiąć tu, po prostu na deringach. O, tak na palcu pokażę, bo wszystko czarne, to będzie łatwiej widać. To jeżeli chodzi o tył. Cały plecak od spodu posiada bardzo fajną wyściółkę. Miękką, więc tak jak powiedziałem, jest dosyć bardzo wygodny plecak. Ja chodzę z nim już ponad pół roku. Przeszedł ze mną jesień, zimę, teraz mamy wiosnę. Już go troszeczkę zciorałem i póki co nie jest mi potrzebny żaden inny plecak. Jeżeli chodzi o górę, no to wiadomo, uszko posiada też kamelbaki, żeby na system hydracyjny, czy tam, nie wiem, jak ktoś chodzi z MP3-ą czy coś, no ale po lesie z MP3-ą trochę bez sensu. No ale jest zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony, więc w sumie koniec końców można pogodzić i system hydracyjny, i MP3, i wszyscy happy, i wszyscy zadowoleni. Także generalnie powiem Wam, że plecak bardzo pakowny. Dodatkowo, jeżeli na przykład ktoś w nim mało rzeczy niesie, żeby się to wszystko nie huśtało, są pasy do skompresowania. Dodatkowo wtedy się ten plecak usztywnia, zarówno u góry, na dole, po obydwu stronach. No i co, właściwie nic więcej moim zdaniem dodawać nie trzeba. Wiele rzeczy do niego wchodzi. Ja tu noszę hamak, tarp, kuchenkę,
Siekierki nosimy z Tomkiem. Także właściwie pół obozowiska ja potrafię do tego plecaka wpakować i jeszcze troszeczkę jest miejsca. Dlatego mówię, mały, wielki plecak. Surplus. Ja ten plecak bardzo wszystkim polecam. Oglądajcie nasz kanał, subskrybujcie nas, no i zapraszamy do Outrider.